Filio, Matko Różańcowa, Maryjo, najśliczniejszy kwiecie, Filio, Matko Różańcowa, Maryjo, Matko Różańcowa, w tym miejscu gospodarzem, przed chwileczkę wiem, w tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Proszę uklęknąć. Dobrze, Pan mnie nie będzie wydał poleceń. Tak jak mówiłem wcześniej, Szefem Sztabowej Grupy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Ja teraz, przepraszam, odmawiam Pana, proszę od każdego z uczestników dowód osobisty. Tak? Tak. Nie wykonywanie poleceń będzie skutkowało użyciem siły fizycznej. Proszę o odmawianie dowodu osobistego. Jest w tej chwili nabożeństwo różańcowe. Nie ma w tej chwili jeszcze. Nie zaczęło się, tak? Zapraszamy Panie po kolei dowód osobisty. Więc prosilibyśmy o dowód osobisty również od Pana. Przepraszam, ale jest Pan ma zasłoniętą twarz, więc boję się, że wtargnęli do mnie intruzi albo złoczyńcy. Jestem umundurowany, widzi Pan, jestem umundurowany funkcjonariuszem, nie muszę Panu ogarnąć. Ja też mogę kupić na Allegro taki strój. Przepraszam bardzo. Poproszę o dowód osobisty. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Proszę, proszę zostawić księdza. Proszę zostawić ministranta! Proszę zostawić! Proszę zostawić! Mówię wyraźnie chyba, prawda? Kim pani Jurka? Kim wy jesteście, ludzie? Zostawcie, panowie! Zostawcie, my się tylko modlimy! Proszę nie utrudniać! Proszę odsunąć! Proszę odsunąć! My się tylko modlimy! Zostawcie nas! Jak możecie panowie, jak możecie panowie, nie utrudniać Benedyktatu i mówię.